Aleluja. Kochani, usiądźcie. Usiądźcie. To jest dobry czas uwielbienia naszego Boga, ale jest też czas słuchania. Jak wierzę tego, co Bóg może dzisiaj do ciebie i do mnie powiedzieć podczas tych dwóch dni. Amen. To niełatwa sprawa tutaj stawać. Trochę mnie to kosztowało stresu, ale powoli się oswajam. Wiecie, nie mam dużo czasu, więc od razu przejdę do wykładu. Widzieliście ten napis na tych materiałach reklamowych. Czy jest jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? To jest cytat z Księgi Aggeusza, a wyżej było zapisane na złotym tle: okazały, sławny i wspaniały. O, ktoś nawet to przeczytał. I można by powiedzieć, że to nie ma żadnego związku ze sobą, ale to ma ogromny związek i postaram się to wyjaśnić. Bo te słowa okazały sławny i wspaniały, powiedział król Dawid. W czwartym roku swojego panowania król Salomon wybudował niesamowitą świątynię. Wiecie o tym, ona była piękna. Ludzie z całego świata przyjeżdżali, by podziwiać tą świątynię. Patrzyli na przepych, na piękno, na to, co tam się działo, na całą służbę i byli pod ogromnym wrażeniem. To się zaczęło, już o tym przeczytamy w pierwszej Księdze Kronik, w 22 rozdziale, kiedy Dawid powiedział: mój syn Salomon jest jeszcze młody i niedoświadczony. Tak jak niektórzy z nas, ja na przykład jestem młody. A dom, który ma zostać zbudowany dla Pana, winien oznaczać się okazałością i wspaniałością, aby jego sława i rozgłos dotarły do wszystkich krajów. Ja muszę za niego poczynić przygotowania. Można by powiedzieć, gdybyśmy dzisiaj usłyszeli kogoś takiego, że to, co on robi, będzie okazałe, sławne i wspaniałe, tak, żeby wszyscy o tym usłyszeli, można by było powiedzieć, że taka wizja, taki pomysł jest dość pyszny, jest bardzo ambicjonalny. Wielu z nas by dzisiaj tak pomyślało. Ej, co ty sobie wyobrażasz? Mówisz o czymś, że to ma być okazałe, sławne i wspaniałe, że to, co ty robisz, będzie właśnie takie. No ale Dawid był wizjonerem, a jego syn Salomon był prawdziwym liderem, wykształconym bardziej niż nawet jego ojciec. Zrobił wszystko większe, lepsze, piękniejsze, majestatyczne. To było tak oszałamiające, że kiedy królowa Saby przyjechała, aby zobaczyć, jak on żyje, prawie zemdlała. Weszła, zobaczyła to i prawie się przewróciła. Popatrzyła i powiedziała: wow, to niesamowite. Ta cała służba, to wszystko, co tutaj się dzieje, ofiary, które składają Bogu, to jest coś niesamowitego. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. I wiecie, świątynia Salomona była naprawdę piękna. Była cudowna. Ale przychodzi taki czas, kiedy ludzie, nawet ci, którzy są bardzo blisko Boga, zaczynają wybierać trochę irracjonalnie. I Salomon w pierwszej Księdze Królewskiej w 11 rozdziale przeczytamy, że serce jego nie pozostało tak szczere wobec Pana Boga, jak serce jego ojca Dawida. I później w 6 wersecie, to jest 11 rozdział, Salomon dopuścił się więc tego, co złe w oczach Pana i nie okazał pełnego posłuszeństwa Panu, jak Dawid, jego ojciec. To, co zaczął Salomon bardzo dobrze, zaczęło się dziać później bardzo źle w jego życiu. A później ludzie, którzy widzieli, którzy podlegali Salomonowi, widzieli to, jak żyje, zaczęli robić dokładnie to samo. I następni królowie robili to, co złe w oczach Pana. Do tego stopnia, że Bóg musiał posłać proroka, posłał proroka Jeremiasza i czytamy w Księdze Jeremiasza w 25 rozdziale od 13 roku Jozjasza, syna Amona, króla Judy, aż do dzisiaj, to jest przez 23 lata, Pan zwracał się do mnie, a ja nieustrudzenie do was przemawiałem, mówiłem, ale nie chcieliście słuchać. I później czytamy w 7 wersecie: ale nie słuchaliście mnie, wyrocznia Pana, obrażaliście mnie dziełami waszych rąk na własną zgubę. Dlatego tak mówi Pan zastępów: skoro nie słuchaliście moich słów, to poleciłem zebrać wszystkie plemiona północne i sprowadziłem Nabuchodonozora, króla babilońskiego,
mojego sługę na ten kraj i na jego mieszkańców, na wszystkie okoliczne narody i skazałem na zagładę. Uczyniłem ich na zawsze przedmiotem zgrozy, hańby i pośmiewiska. I wiecie, później w drugiej Księdze Kronik i w drugiej Księdze Królewskiej, w wielu miejscach w Księdze Ezdrasza przeczytamy o tym, że właśnie Nabuchodonozor, król babiloński, w 587 roku przed Chrystusem najechał Jerozolimę. Zniszczył to, co było święte. Tą piękną świątynię, w której ludzie oddawali Bogu chwałę. Tą, która była okazała, sławna, wspaniała. Nagle to zburzył. Po prostu spalił wszystko. Czytamy w II Księdze Królewskiej, spalił świątynię pańską, pałac królewski i wszystkie domy Jerozolimy. Wszystkie wielkie domy spalił ogniem. Wiecie, król Nabuchodonozor był takim królem, który był wielkim strategiem. Tak myślę z perspektywy tego, jak czytałem historyczne opracowania. On zabrał wszystkie kosztowności ze świątyni, te wszystkie naczynia sakralne, to wszystko, co było potrzebne. Niektóre połamał, zniszczył na oczach Izraela, upokarzając go w ten sposób, pokazując im, wasz Bóg nie liczy się dla mnie. Wy, którzy mówicie, że Jahwe jest jedynym prawdziwym Bogiem, popatrzcie na to, co robię. To nie ma dla mnie większego znaczenia. Chcę wam pokazać, że moi bogowie są więksi. Więc mówił, nie boję się tego. Upokorzę was tak, że nie podniesiecie się z tej klęski. Zniszczę waszą przeszłość. Zniszczę waszą teraźniejszość. Ale też zniszczę waszą przyszłość. Nigdy, już nigdy nie będziecie tymi samymi ludźmi. Więc zabiera wszystkie kosztowności, bierze ludzi w niewolę. W Księdze Daniela możemy o tym przeczytać, że polecił Aszfenazowi, przełożonemu swoich dworzan, aby zabrał spośród Izraelitów z rodu królewskiego młodzieńców bez jakiejkolwiek skazy, o pięknym wyglądzie, obeznanych z wszelką mądrością, posiadających wiedzę i obdarzonych rozumem, zdatnych do służby w królewskim pałacu. Zamierzał ich nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Król przydzielił im codzienną porcję potraw królewskich i wina, które pijał. Mieli być wychowywani przez 3 lata, by po ich upływie rozpocząć służbę przy królu. Więc zabrał, tam przeczytamy, Daniela, Hananiasza, Miszaela i Azariasza. Wiecie, co on robi? To jest strateg. On mówi, zabierzcie tych dobrze rokujących liderów. Weźcie najlepszych z najlepszych, młodych. Oni mieli jakieś 13-15 lat. Weźcie ich do kultury Babilonu. Będziemy ich kształcić przez 3 lata. Zmienimy im imiona. Będą się nazywać bardzo dziwacznie. Będzie się jeden z nich nazywał Szadrak, drugi Meszak, Abednego. Nadamy im inne imiona, żeby zapomnieli o swojej tożsamości. Ich rodzice dali im imiona na cześć Boga Jahwe, ale my damy im imiona pogańskie. Kiedy będziemy ich wołać, będziemy wołać naszych bogów. Oni nie będą mieli żadnego odniesienia. A później będą jeść z mojego stołu, będą pić moje wino, będą się uczyć chaldejskiego. Uwiodę ich. Zdobędę ich dla mojej sprawy. Nigdy się z tego nie podniosą. To był ściśle przemyślany, strategiczny plan, który się powiódł. I wiecie, nie wiem, co się działo w ludziach, ale na pewno w tych młodych, którzy byli zabrani jakieś 1500 kilometrów od domu, którym zmieniono tożsamość, których kształcono w inny sposób niż dotychczas, którzy widzieli klęskę, którzy widzieli, jak świątynia jest zrujnowana, jak naczynia, jak te wszystkie przedmioty w świątyni są niszczone. To musiało złamać ich ducha. To musiało złamać ich umysł. Więc zabiera ludzi w niewolę. I w zasadzie ta niewola trwa 70 lat, bo zanim zniszczył świątynię, już zabierał ludzi w niewolę. Ale mówi się, że przez 50 lat Izrael był w niewoli. 50 lat nie oglądał tego, co było okazałe, sławne i wspaniałe. 50 lat nie mógł uwielbiać Boga, któremu ufał, któremu wierzył, który wyprowadził go z niewoli egipskiej. 50 lat
co działo się w głowach tych ludzi. Aż wreszcie przychodzi taki moment, który jest momentem przełomu. Jesteśmy świadkami cudu. W 539 roku przed Chrystusem wkracza do Babilonu król perski Cyrus. I on wydaje edykt, taki dekret. Mówi: wszyscy, którzy jesteście z Judy, możecie wrócić. Możecie wrócić, możecie odbudować to, co jest zrujnowane. Oni już zapomnieli, niektórzy urodzili się w niewoli. Nawet nie widzieli tego, że coś takiego wspaniałego mieli. Nie wiedzieli o tym. Może ich ojcowie, dziadkowie im opowiadali o tym. A więc czytamy w Księdze Ezdrasza w pierwszym rozdziale, drugi werset, od pierwszego wersetu. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla Persji, aby wypełniło się słowo Pana zapowiedziane przez Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla Persji, żeby w całym królestwie ogłosił i rozesłał na piśmie następujące rozporządzenie. Tak mówi Cyrus, król Persji: Pan Bóg niebios dał mi wszystkie królestwa świata. On też zlecił mi, by wybudować mu dom w Jerozolimie, w Judei. Kto z was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim. Niech wraca do Jerozolimy, w Judei i niech odbuduje dom Pana, Boga Izraela. On bowiem jest Bogiem mieszkającym w Jerozolimie. Więc ci ludzie nagle dostają dobrą wiadomość. Po 50 czy 70 latach niewoli nagle dostają wiadomość: możemy wrócić. To, za czym tęskniliśmy, to, co gdzieś być może się jeszcze tliło w umyśle, w sercach, jakaś nadzieja, jakieś pragnienie, nagle zaczęło się rozpalać coraz bardziej. Możemy wrócić. Król Cyrus oddał im wszystkie przedmioty, czytamy w 7 wersecie, należące niegdyś do domu Pana, które Nabuchadonozor wywiózł z Jerozolimy. I wiecie, kiedy popatrzymy na Biblię, zobaczymy, że 50 tysięcy Izraelitów, 50 tysięcy, to jest tłum, wraca do Jerozolimy. Wracają z nadzieją, zrobimy coś niesamowitego. Wow, wreszcie możemy odbudować świątynię. Tyle na to czekaliśmy. To wspaniałe. Ci starsi są poruszeni. Ci, którzy przeżyli całe swoje życie w niewoli. Ci młodzi nie wiedzą za bardzo, o co chodzi, ale czują tą atmosferę. Czują, że są jakieś emocje w tym wszystkim. I wracają. Wracają i nie robią nic. Nie robią nic. Zaczynają budować swoje domy. Jadą do Kastoramy, wybierają kafelki. Zaczynają murować. Mówią: będziemy mieć ładne mieszkanka. No, można powiedzieć, że się zmęczyli tą podróżą. Ale ten odpoczynek trwa 18 lat. Przez 18 lat nic. Jakaś prowizorka. Coś tam zaczęli działać. Ale to nie wygląda dobrze. Nie wiem, co się stało w nich. Może już wtedy doświadczali sprzeciwu. Może już wtedy ktoś ich krytykował, że to się nie uda. To nie ma sensu. O czym ty mówisz? Jaki okazały, sławny, wspaniały. Kto to widział? Naprawdę ludzie mdleli na widok tej świątyni? Naprawdę? Wierzysz w to? Zbudujmy lepiej nasze domki jednorodzinne. Wiecie, w naszym życiu pojawia się taki moment, w życiu każdego lidera i w życiu każdego, kto chce służyć Bogu. Pojawia się moment frustracji, pojawia się jakiś smutek. To normalne, jesteśmy ludźmi. Pojawia się jakaś rezygnacja. Myślałem, że to będzie wyglądało inaczej. Myślałem, że będzie prościej. Myślałem, że kiedy zaangażuję się w działanie Kościoła, zacznę pracować, to nagle wszystko będzie różowe, ale teraz po prostu mam mniej czasu, jestem bardziej zajęty, bardziej sfrustrowany, ludzie mnie w Kościele wkurzają. Myślałem, że będzie to wyglądało inaczej. Myślałem, że skoro Bóg daje nam wizję, Bóg mówi: idźcie, wracajcie, po 50 latach to wszystko po prostu będzie się działo cudownie. Gładka droga, żadnych wybojów, żadnego kamyka. Będziemy się po prostu ślizgać. I będzie nam grała muzyka.
zasadzie to zdanie myślałem, że będzie to inaczej wyglądało, moglibyśmy zastosować do każdej dziedziny naszego życia. Idziesz do pracy i mówisz, myślałem, że będzie tu inaczej. Wchodzisz w związek małżeński, myślałem, że będzie inaczej. Rodzą się dzieci, myślałem, że to będzie wyglądało inaczej, że one są słodkie, nie robią kup. Na filmach wygląda to inaczej. Jesteś w kościele i myślisz, myślałem, że będzie inaczej. Budujesz coś i nagle jest pełno sprzeciwu. Wiecie, każdy jest w takim miejscu. Każdy. Amen? Byłeś kiedyś w takim miejscu? Podnieś rękę. Wielu z was mogłoby powiedzieć, myślałem, że będzie inaczej. I taki klimat panuje właśnie w Jerozolimie, za czasów proroka Aggeusza. Mieliśmy wielkie marzenia, ambicje. Bóg zadziałał w ponadnaturalny sposób, jak robił to zawsze. Ale myśleliśmy, że będzie to wyglądało inaczej. Bóg ma zawsze rozwiązania, dlatego posyła proroka. I w księdze Aggeusza czytamy w pierwszym rozdziale, tak mówi Pan Zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas na odbudowę domu Pana. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas. Wiecie, zazwyczaj Bóg mówi, to moi ludzie, mój naród, a teraz mówi lud ten. To naprawdę oni? To ci, których wybrałem? Serio? To ten lider, któremu powierzyłem tę misję, tę wizję? Nie poznaję go. Naprawdę to ten człowiek miał taki zapał, mówił, tak, zróbmy to, wracamy. Ale myślałem, że będzie to wyglądało inaczej. Wiecie, oni spotkali się z jakimiś trudnościami. I my też spotkamy się z trudnościami. Im bliżej będzie nam do robienia czegoś, co Bóg ma dla nas, jakiejś wizji, jakiegoś pragnienia, tym częściej będziemy się zderzać z przeciwnościami. Amen? Wiem, że mówicie niechętnie amen, ale tak po prostu będzie. To ja mam mikrofon. Jeśli wróg nie będzie mógł cię powstrzymać przed zwycięstwem, odbierze ci świadomość pełni zwycięstwa, którą Bóg ci dał. Odbierze ci całą świadomość. I jedno z pytań, które usłyszysz w swojej głowie, to będzie pytanie, co jeśli? Wiecie, to pytanie potrafi posadzić ludzi na 18 lat w fotel. Co jeśli? Co jeśli nie zdobędę odpowiedniej ilości pieniędzy? Co jeśli się rozchoruję? Co jeśli moje dzieci? Co jeśli wspólnota, kościół, któremu przewodzę? Co jeśli? To pytanie posadzi się na fotel bezpieczeństwa. Ilekroć wstaniesz, by działać, to ono pojawi się ponownie. Co jeśli? Wiele razy zadawałem sobie takie pytanie i nauczyłem się teraz przed tą strefą zero. Wiele razy pojawiało się w mojej głowie i mówiłem, nie, nie. Odsuwam to. Bóg postawił mnie w tym miejscu. Bóg chce, byśmy to zrobili. Bóg ma plan. Bóg wie, jak to rozwiązać. Bóg ma finanse, by zorganizować tę konferencję. Jednak to pytanie pojawiało się i musiałem z nim walczyć. I być może w twoim życiu pojawiło się takie pytanie. Pytanie, co jeśli? Bóg wezwał cię do czegoś. Bóg powołał cię, byś zrobił coś dla Niego. Ale w twojej głowie pojawiło się pytanie, co jeśli? Chciałbym, żebyś przez moment, żebyście wszyscy bracia i siostry pomyśleli, do czego powołał ciebie Bóg? Jakie zadanie nieukończone jest w twoim życiu? Co jest takiego, do czego wezwał cię Bóg, a ty usiadłeś i powiedziałeś, to za trudne. Chciałbym, żebyś teraz zadał sobie to pytanie w głowie. Wierzę, że na tej konferencji Bóg rozpali w tobie na nowo ogień. Tak jak rozpalił w Izraelitach. Amen? Wierzę, że Bóg może nas podnieść z tego marazmu, z braku dynamizmu. Z jakiego powodu to, co Bóg włożył w twoje serce, zostało zatrzymane? Co sprawiło, bracie i siostro, że nie realizujesz tej wizji, którą Bóg ma dla ciebie? Liderze,
Wiesz, że były takie momenty, kiedy odpuściłeś. I to jest między tobą a Bogiem. Nie możesz się przed tym ukryć. Możesz to ukryć przed ludźmi. Bóg dał ci to w sercu. Dał ci tą wizję, to marzenie i wiedziałeś, że ono pochodzi od Boga. Ale pytanie, co jeśli spowodowało, że zrezygnowałeś, wycofałeś się. Powiedziałeś, poczekam, aż będę miał odpowiedzi na wszystkie pytania. Co obciąża twoje serce dzisiaj? Chcę, żebyś na serio zadał sobie to pytanie. Co obciąża twoje serce dzisiaj? I co Bóg może obudzić w tobie? Przez całą tą konferencję wierzę, że kiedy następni mówcy będą nauczać, znajdziesz odpowiedź na to pytanie i Bóg pobudzi ciebie na nowo. Bóg mówi do Izraelitów, posłuchajcie, co on mówi przez proroka. On mówi, hej, trzeba się podnieść z fotela, musicie to zrobić, po to was tutaj przysłałem. 18 lat to naprawdę długo. Więc mówi tak, a czy dla was nadszedł już czas, żebyście mieszkali w przyozdobionych domach? Podczas gdy dom Pana leży w gruzach, teraz tak mówi Pan, rozważcie, jak wam się powodzi, siejecie wiele, lecz zbieracie mało. Jecie, lecz nie zaspokajacie głodu, pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nie odczuwacie ciepła, a kto pracuje dla zarobku, pracuje dla dziurawej kieszeni. Tak mówi Pan, rozważcie, jak wam się powodzi. Oni zajęli się własnym życiem, zajęli się układaniem swojego ogniska domowego. I Bóg mówi, popatrzcie na swoje życie. Pracujesz jak wół. Robisz te wszystkie rzeczy i dalej nie jesteś spełniony. Stać cię prawie na wszystko. Możesz iść do kina, do restauracji, możesz kupić sobie nowy samochód i to dalej cię nie nasyca. Pijesz z tego świata, ale nie gasisz pragnienia. Ciągle zarabiasz pieniądze, ale to jest tak, jakbyś wkładał do dziurawej kieszeni. Tu nogawką ci wylatuje. Popatrz na swoje życie. Tak bardzo się martwisz z powodu tego, co pomyślą o tobie inni? Czy naprawdę to jest takie ważne? Czy naprawdę to jest takie ważne, co powiedzą o tobie inni ludzie? A nie jest dla ciebie ważne, co ja o tobie myślę? Synu, córko, to mówił do nich Bóg. Nie możecie tak siedzieć w fotelu, który nazywa się co jeśli. Więc Bóg mówi do nich w 8 wersecie, idźcie w góry, sprowadźcie drewno i budujcie ten dom. Idźcie w góry, sprowadźcie drewno i budujcie ten dom, a upodobam go w sobie i w nim doznam czci, mówi Pan. Amen? I wiecie, tu zaczynają się największe problemy. Tu zaczyna się pojawiać setka pytań. To nie jest takie proste. To są trzy kroki. Trzeba iść na górę, trzeba sprowadzić drewno i trzeba budować dom. Trzy kroki. Nie możemy pominąć pierwszego i drugiego kroku? Musimy naprawdę sprowadzać drewno? Zacznijmy od trzeciego. A skąd znajdziemy na to pieniądze? Czy dasz mi ludzi, którzy mi będą pomagać? Czy moja wspólnota będzie stała za mną? Czy mój kościół będzie mnie popierać? Czy będę mógł to odliczyć od kosztów firmy? I najważniejsze, czy jeśli będziesz jakieś robił archiwum historyczne, czy znajdzie się tam moje imię? Fajnie by było, gdyby ludzie dobrze o mnie myśleli, i byłbym gdzieś zapisany. Wiecie, te pytania mają potencjał, by ciebie posadzić w fotelu, który nazywa się co jeśli. I jeśli nie usuniesz strachu ze swojego serca, on będzie ciebie zatrzymywał z dala od miejsca, które Bóg zaplanował i wybrał dla ciebie. Amen? Diabeł, nie przestanie cię atakować tylko dlatego, że użyjesz kilku kolorowych markerów i zakreślisz kilka pięknych wersetów w swojej Biblii. Wiecie, to nie wystarczy. Nie wystarczy też ich recytować na pamięć i nagle mieć święty spokój. To nie o to w tym wszystkim chodzi.
Na wiele pytań nie znajdziesz odpowiedzi. Te rzeczy, o których mówię, zaczną się dziać, jeśli będziesz je robił. Możesz oczywiście pozostać na fundamencie, ołtarzu, na tym, co oni zrobili. Oni, kiedy prorok do nich powiedział, przez miesiąc zerwali się do pracy i powiedzieli: okej, zróbmy to. Tak, dobrze mówi. To jest dobre nauczanie. Budujemy. I przez miesiąc zaczęli budować, ale po miesiącu stwierdzili: to za trudne. To za trudne. Więc budowali tylko fundamenty i ołtarz. I można na tym pozostać. Taki model przetrwania. Cząstkowe zwycięstwo. Bo nie znamy odpowiedzi na pytania. Ale chcę ci powiedzieć, że nie potrzebujesz wciąż nowej wiedzy. Niektórzy z was jesteście na wszystkich konferencjach w Polsce i za granicą. Po prostu jeździcie i szukacie nowej wiedzy. Nowych informacji. Jak? Nie potrzebujesz znać odpowiedzi na pytanie jak. Potrzebujesz znać odpowiedź na pytanie kto cię powołał i na pytanie co trzeba zrobić. Oto ja. Poślij mnie. Kto ciebie wzywa? Kto złożył ci wizję w sercu? Kto stoi za tym, co masz zrobić? Czy wszechmocny Bóg, któremu ufasz? Co jest do zrobienia? Nie potrzebujesz więcej informacji. Potrzebujesz więcej transformacji. Amen? Wydaje mi się, że to, co głoszę, zasługuje na lepszą waszą reakcję. My ciągle chcemy informacje, jak to będzie wyglądało. Jak? Jak to zrobimy? Ale nie potrzebujemy już więcej. Potrzebujemy, by Boża moc nas przemieniła. Więc Bóg mówi: idź w góry, sprowadź drewno i buduj ten dom. Trzy proste kroki. Wiecie, że to słowo, ta wizja, ona była ze wszystkimi, którzy dokonali czegoś szczególnego? Wiecie, że to słowo popchnęło Noego, by zbudował arkę, Abrahama, by wyszedł z Ur Chaldejskiego. To słowo, ta wizja, to pragnienie było ze wszystkimi wielkimi. Z Dawidem, z Mojżeszem, z Józefem, z Gedeonem. To słowo całkowicie zmieniło ich życie, ich myślenie, ich pragnienia. Poddali się temu, co widzieli i słyszeli. Amen? Wejdź na górę. Idź do góry, sprowadź to na ziemię i buduj. Wiecie, na górach w Biblii góra jest bardzo symboliczna. Oczywiście tego nie znajdziemy w księdze Ageusza. To jest trochę moja metafora. Ale wiecie, na górach Eliasz na górze Karmel pokonał proroków. Na górze Choreb spotkał Boga. Mojżesz wszedł na górę, by uzyskać wizję. Wiele rzeczy wspaniałych działo się na górach. Tam siedzieli prorocy. Góra ma ogromne znaczenie, więc Bóg mówi: idź do góry. Takie mamy wyobrażenie, że Królestwo Boże jest u góry. Więc znajdź się tam. Bądź w Jego Królestwie. Ściągnij to na ziemię. I zacznij budować. Amen? Wiecie, Jezus też pewnego dnia wszedł na górę. Nie wiem, czy wiesz, bo Jezus nie przyjdzie na ziemię, by poskładać swój kościół. On nie przyjdzie i powie: no dobra, już długo czekałem, to strasznie źle wygląda, fatalnie, zejdę na ziemię, zgarnę ich, bo się pozabijają. Oni po prostu, każdy z nich uważa, że są jedynym prawdziwym kościołem. Muszę coś z tym zrobić, więc przyjdę, złożę tą porozrywaną, poranioną oblubienicę w porwanych szatach, zgnębioną. Nie wierzę, że Jezus powróci po taki kościół. Wierzę, że On przyjdzie do swojej oblubienicy przystrojonej, zdrowej i pełnej chwały. Amen. On przyjdzie do swojego kościoła, który będzie stał na dwóch nogach.
On jest jego głową. Kościół, który będzie szedł do przodu i będzie zmieniał rzeczywistość. Jeśli mnie znasz, to wiesz, że gdziekolwiek jestem, mówię cały czas to samo słowo. O tym, że Kościół ma iść do przodu. Kościół ma ściągnąć to, co u góry. Sprowadzić to, wejść tam do obecności Boga. Sprowadzić to na ziemię i budować. I budować. Wiecie, w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale Jezus też jest na górze przemienienia tak zwanej. Ta historia jest opisana w 3 Ewangeliach. W Ewangelii Łukasza, Marka i Mateusza. I wers, który poprzedza tą historię, mówi, że niektórzy z was, Jezus to mówi do swoich uczniów, niektórzy z was nie umrą, dopóki nie zobaczą Królestwa Bożego. I kiedy wchodzą na górę przemienienia, to Słowo Boże mówi, że minęło 8 dni. O, Jezus nie mówi im, słuchajcie, chodzi mi o to, że przez następne 8 dni wy nie umrzecie. On mówi, że tu na ziemi zobaczycie Królestwo Boże, które przychodzi w mocy. Alleluja. Więc Jezus mówi to do swoich uczniów i wierzę, że Duch Święty umieścił ten wers celowo, aby nas pobudzić. Czytamy dalej tak. Gdy upłynęło około 8 dni od tych nauk, wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Podczas modlitwy zmienił się wygląd jego twarzy, a jego ubranie stało się lśniąco białe. Rozmawiało z nim dwóch mężczyzn. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się w chwale i mówili o jego odejściu, które miało się wypełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotra i jego towarzyszy zmógł sen. Gdy się obudzili, zobaczyli jego chwałę. Oni weszli na górę, zobaczyli to, co było w Jezusie, tą proroczą zapowiedź chwały Kościoła i zeszli na dół, by zmieniać ten świat. Wierzysz w to, że On dzisiaj ciebie zaprasza na górę przemienienia? Amen. Więc być może na tej konferencji usłyszysz proroka, który mówi do ciebie: wejdź na górę. Nie jutro. Nie za 18 lat. Nie wtedy, kiedy będziesz znał odpowiedź na wszystkie pytania. Wejdź na górę teraz. Teraz. Wejdź na górę. Sprowadź to, co jest ci potrzebne. Na dół. I buduj! I buduj! Teraz! Nie jutro, nie kiedy pojedziesz i zdobędziesz więcej informacji na kolejną konferencję. Nie wtedy, kiedy zdobędziesz więcej wiedzy i przeczytasz więcej książek. Ale teraz. Bóg będzie tutaj poruszał się na tej konferencji. I będzie szeptał do twojego ucha. Będzie mówił: chcę ciebie widzieć znowu w miejscu pracy. Chcę, by mój kościół, który buduję, był okazały, sławny i wspaniały. By to był kościół, który zmienia życie ludzi. Który uzdrawia. Który dotyka, przebacza. Dotyka swoją miłością. Amen? Wierzycie w taki Kościół? Wierzę w taki Kościół. Wiesz, kiedy się nawróciłem, to było 20 lat temu. Zobaczyłem taki Kościół. Kościół ludzi, którzy mówią: jest nadzieja. Nawet tam, gdzie wszyscy mówią, że jej nie ma. Zobaczyłem Kościół, który mówi: Jezus może zmienić twoje życie. Jest wczoraj, dzisiaj, ten sam na wieki. Nie zmienił się. Zobaczyłem Kościół i doświadczyłem Kościoła, który przemienia. Ludzie się za mnie modlili, okazali mi miłość i poprowadzili mnie do pełnej wolności od narkotyków, od tego, co niszczyło moje życie. Taki znam Kościół. To pytanie, które
będzie się pojawiało w Twoim sercu, ono nigdy nie zostanie wykasowane z tego repertuaru trudnych pytań. Co jeśli? Jak żyję 20 lat z Bogiem, to pytanie towarzyszy mi od 20 lat. Wcale nie chcę się z nim przyjaźnić, ale jakoś tak chodzi za mną. Co jeśli? Kiedy robiliśmy tą konferencję, na 2 tygodnie przed podsumowaliśmy finanse i okazało się, że brakuje nam 30 paru tysięcy złotych. Wtedy mój przyjaciel o imieniu Co jeśli? Prędko pojawił się przy mnie. Nie miałem najlepszych argumentów dla niego, ale powiedziałem to, co przyszło mi do głowy. Wezmę kredyt. Ale kiedy tylko ochłonąłem, wziąłem słowo Boga, zacząłem się modlić i zobaczyłem księgę Ageusza. Zobaczyłem, jak Bóg mówi, rób to. Wejdź na górę. Sprowadź to na ziemię i buduj. I buduj. Zrób to. Teraz. Dzisiaj. Masz wszystko, co jest Ci potrzebne. Jestem w tym wszystkim. Nie rezygnuj. Amen. Kiedy stanąłem tutaj na tej sali o 6 rano, rozpadłem się na kawałki. Usiadłem z Patrykiem i z Krzyśkiem w garderobie i zaczęliśmy płakać. Ogromna presja, stres. Teraz jest już okej. To zawsze będzie Ci towarzyszyć. Kiedy Bóg Ciebie wzywa, to zawsze będzie Ci towarzyszyć. Wtedy będziesz chciał zrezygnować, wycofać się i powiedzieć, niech ktoś inny to zrobi. Ale to, co chcę Ci powiedzieć, że to, że po drugiej stronie posłuszeństwa czeka Cię coś niesamowitego. Po drugiej stronie posłuszeństwa czekają Cię Jego błogosławieństwa. Po drugiej stronie posłuszeństwa widzisz Boga, który był w każdym najmniejszym szczególe. Widzisz Boga, który budował razem z Tobą. I który mówi, nigdy Cię nie zostawiłem. Cokolwiek myślisz i jakkolwiek jesteś zrezygnowany, byłem w najmniejszym szczególe. Więc wstań z tego fotela i buduj! Buduj! Bóg mówi, buduj! Mój Kościół okazały, sławny i wspaniały! Niech Bóg was błogosławi.